Do nietypowego zdarzenia doszło w Radzie Powiatu Świdnickiego podczas posiedzenia wyjazdowego w Karpaczu, gdzie radni mieli podejmować jedną mało znaczącą uchwałę, niespodziewanie rezygnację złożył Zygmunt Worse. Jak udało się nam ustalić, starosta poprosił radnych o przyjęcie swojej dymisji w związku z nabyciem świadczeń kompensacyjnych prawa do nauczycielskiej wcześniejszej emerytury. Przepisy mówią jednak o tym, że osoba starająca się o świadczenia musi być bezrobotna. Dlatego wicestarosta postanowił złożyć stanowisko, by po raz kolejny je objąć w poniedziałek 18 maja. Sytuację można nazwać dość oględnie nietypową. Podczas tajnego głosowania 18 maja uchwała przeszła 19 głosami przy 0 wstrzymujących się i 8 przeciw. Można się tylko domyślać, że tak głosowały kluby Wspólnoty Samorządowej i PiS. Przed głosowaniem kandydaturę Worsy zarekomendował starosta Piotr Federowicz. Po głosowaniu, w którym zainteresowany też wziął udział, zabrał głos i tłumaczył swoje postępowanie. Po pierwsze, bardzo przepraszam wszystkich za zamieszanie, które spowodowałem swoją osobą. Nie wynika to z żadnego przypadku, z jakichkolwiek powodów finansowych, czy też powodów politycznych. Jest to rzecz, która może dotknąć każdego nauczyciela, który ma tak zwane świadczenia kompensacyjne. Małe sprostowanie. Ja nie pamiętam, żebym powiedział na sesji, że ja muszę być bezrobotny. Ja już nigdy nie będę bezrobotnym, bo mam świadczenia kompensacyjne. Natomiast w wieku 67 lat, kiedy osiągnę ten wiek, będę miał emeryturę. I to są te dwa niuanse. Po drugie, odchodząc z zawodu nauczycielskiego w ten sposób, odblokowuję po 12 latach etat nauczyciela, pedagoga w Szkole Podstawowej w Żarowie. Tam przez 12 lat pracował nauczyciel jako pedagog na zastępstwie za moją osobę. To jest podobny przypadek jak obecnego kandydata pana Dudy, kiedy blokuje przez ileś tam lat też 12 etat i być może na Łęczek i wielu, wielu innych posłów, samorządowców, którzy wykonywali zawody, a odeszli do pełnienia funkcji. Takie są zdarzenia. Po kolejne. Ten przywilej świadczenia kompensacyjnego może się w każdej chwili zmienić. Natomiast ja nie mam już prawa nigdy wrócić do zawodu nauczycielskiego. Gdybym nie zrobił tej rzeczy, którą zrobiłem, nie podał się do dymisji, nie rozwiązał umów o pracę, które posiadałem, nie przerwał urlopu bezpłatnego, to mógłbym wrócić oczywiście do zawodu nauczycielskiego. Stosując ten przepis prawa, który mi na to zezwala, nie będę już nauczycielem do 67 roku życia. Potem dyrektor mnie może zatrudnić, nawet jak będę na emeryturze. Tak to wygląda od strony formalnej. Na koniec cierpkie słowa usłyszała poseł Anna Zaleska, która zdaniem wicestarosty dopuściła się chamstwa i świństwa. Polegało ono na zawiadomieniu o sytuacji prokuratury i ZUS. W te dwa dni zadziały się dosyć przykre rzeczy dla mnie, dla mojej rodziny i dla osób, które pomogły mi w ciągu ostatnich 2 lat uzupełnić kilka miesięcy brakującej pracy pedagogicznej. Panie Radny Zaleski, bardzo przepraszam, że będę mówił o nieobecnej pani poseł Annie Zaleskiej, a tym bardziej jest pana żoną, ale to jest chamstwo i świństwo, co ona wyczynia, wydzwaniając po prokuratorach, po prezesach ZUS-u. Panie przewodniczący, czy pan przywoła do porządku pana wicestarostę, czy nie? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Do rzeczy. Do rzeczy. To, co pani poseł wyraża w stosunku do mojej osoby i rodziny, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Oświadczam, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, żeby w wyborach parlamentarnych, które będą w październiku, pani poseł po prostu nie uzyskała dobrego wyniku. Wicestaroście Worsie po krótkotrwałej dymisji nie będzie przysługiwała 3-miesięczna odprawa. Ma natomiast prawo wystąpić o odprawę emerytalną.